Ludzie, którzy nie są zaszczepieni, nie powinni móc chodzić do pracy. Ja dostaję propozycję, żeby być tak, albo matką narkomana, albo złodzieja, albo bandyty, albo jakiegoś kogoś. Ja nie ma filmów o inteligencji. Ale jakie są hejty? Jak można panią hejtować? Że co, że pani... Ty jest komunistyczna k***wo, spierdalaj z tego kraju. Ktoś tak napisał? Ja mówię, mówię na to k***a, rozumiem, ale komunistyczna. Krystyna Janda to ikona polskiego kina i teatru, której kariera trwa już ponad pół wieku. Jednak w ostatnich latach aktorka często pojawia się w mediach nie tylko ze względu na swoje dokonania artystyczne, ale także z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi na tematy polityczne i społeczne. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej postaci Krystyny Jandy, analizując zarówno jej imponujący dorobek aktorski, jak i budzące emocje działania i opinie poza planem filmowym. Poruszymy kwestię jej udziału w dość agresywnej promocji szczepień, a także niezadowolenia z propozycji ról otrzymywanych od młodych reżyserów, niedostosowane do poziomu jej inteligencji. Nie zabraknie również odniesień do jej krytycznych komentarzy pod adresem poprzedniej władzy. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym zastanawiamy się, kto tak naprawdę stworzył Szymona Hołownię. Link macie rzecz jasna w opisie. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i subka. I jak? Gotowe? No to lecimy. Krystyna Janda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Urodziła się 18 grudnia 1952 roku w Starachowicach. Zdobyła szerokie uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki swoim wybitnym rolom w filmach i na scenie teatralnej. Kariera Jandy nabrała tempa w latach 70. i 80., kiedy to zagrała w kilku kluczowych filmach w historii polskiego kina. Szczególnie ważna była dla niej współpraca z reżyserem Andrzejem Wajdą, dla którego zagrała między innymi w takich filmach jak Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza, które są uznawane za ważne dzieła kina politycznego i społecznego okresu PRL. Janda jest dzisiaj również aktywna społecznie i medialnie, niekiedy wypowiadając się także o tematach stricte politycznych, co może być powodem kontrowersji. Miała ona również udział w kilku skandalach, z czego jeden miał miejsce w trakcie trwania szczególnie pamiętnych czasów, a dotyczył on sytuacji, w której znane osoby publiczne, w tym aktorzy i inne znaczące postaci, zostały zaszczepione przeciwko znanemu wirusowi poza kolejnością. Krystyna Janda była jedną z osób zaszczepionych poza kolejnością i tłumaczyła, że aktorzy mieli zostać szczepieni po medykach, a szczepienie miało być częścią promocji szczepień. Jest to na pewno jakieś tłumaczenie. Aktorka miała jednak szczególną historię okazywania sympatii tego rodzaju profilaktyce zdrowotnej. W Austriach wyproszono rodzinę z dwojgiem małych dzieci o 2 w nocy, bo nie mieli po prostu tych zaświadczeń. Tak jest wszędzie już, tylko nie tutaj. Ja tego nie rozumiem. Ja się zastanawiam, czy w ogóle grać spektakle z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Może nie powinno się ich w ogóle grać, niech oni tu w ogóle nie przychodzą. Także ja jestem absolutnie za tym, żeby stworzyć obostrzenia. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni, nie powinni móc chodzić do pracy. Zwyczajnie. Ja w tej chwili mam bardzo mało już przeciwciał, bo już to badałam. Nie wiem, czy poprawnym jest odbieranie ludziom możliwości pracy, dlatego że ci nie chcieli się zaszczepić. Nie powinno być tak, że każdy z nas ma prawo do samostanowienia czy coś w tym stylu? Znana polska aktorka w programie 100 pytań do... W Telewizji Polskiej pożaliła się na brak satysfakcjonujących propozycji aktorskich od młodych reżyserów. Stwierdziła, że otrzymuje oferty grania jedynie matek narkomanów, złodziei lub bandytów, podczas gdy ona woli wcielać się w role inteligentnych kobiet. Janda wyraziła rozczarowanie, że obecnie nie powstają filmy opowiadające o losach inteligencji, a współcześni reżyserzy boją się z nią współpracować. Choć jak sama twierdzi, jest idealną osobą do kooperacji. Aktorka podkreśliła, że jedynie rola w filmie Słodki koniec dnia Jacka Borcucha spełniła jej oczekiwania. Wystąpienie Krystyny Jandy w TVP było dla niej szczególnym przeżyciem, ponieważ po 8 latach powróciła do gmachu przy ulicy Woronicza. Jak sama przyznała, jej obecność w budynku stacji wywołała sensację wśród pracowników, którzy chcieli robić sobie z nią zdjęcia. Aktorka wyraziła niezadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej, podkreślając, że młodzi twórcy nie doceniają jej talentu i potencjału, proponując rolę poniżej jej ambicji i oczekiwań. Nie, ja nie dostaję żadnych propozycji. Żadnych. Przyszło całe nowe pokolenie reżyserów, które... Ani ja ich nie interesuję, ani historię takiej osoby. Jest
Proszę pana, ja dostaję propozycję, żeby być tak, albo matką narkomana, albo złodzieja, albo bandyty, albo jakiegoś kogoś. Albo ja nie Krystyną jestem Jandą. Z tego, a nie ma filmów o inteligencji. A ja jestem inteligentką na ekranie. A Karola jest pani Marzy. To znaczy, że co, że nasze kino tak... Kurwa tak... i złodziej. Nawet jeżeli proponowane role nie odpowiadają pani osobowości, to chyba na tym polega aktorstwo, prawda? Żeby wcielać się w rolę osób, którym jesteśmy odlegli. Osoby stojące za czarnymi charakterami też raczej z reguły nie mają potrzeby zniszczenia ludzkości. Kino natomiast postępuje. Gdyby filmy powstawały cały czas o tym samym, najpewniej szybko przestalibyśmy je oglądać. Tak czy inaczej, każdy zawód kieruje się innymi prawami i każdy może napotkać inne przeszkody. Są jednak tematy, które nie są połączone z aktorstwem, a pani Janda i tak je porusza. Czyli dobrze nam znana polityka. Jeszcze w 2017 roku Krystyna Janda w ostrych słowach odniosła się do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z miesięcznicy Smoleńskiej. Kaczyński mówił wtedy, że nikt nie narzuci Polsce woli z zewnątrz i nawet jeśli Polska pozostanie w Europie sama, to będzie wyspą wolności i tolerancji. Janda zacytowała fragment wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza Do Jarosława, który według niej odnosi się do niej samej. Poczuła się tak, jakby ktoś ją opluł, podkreślając, że nic nie ukradła. Kocha Polskę i od urodzenia w niej pracuje. Jej odpowiedź była raczej dosadna. Oddać Polski w ręce jej złodziei, którzy chcą ją nam ukraść i odsprzedać światu. Ja czuję się po prostu, jakby ktoś mnie opluł w tej chwili. Jakby ktoś mi zrobił, ja nikomu nic nie ukradłam, to jest mój kraj. Bardzo go kocham, pracuję w tym kraju od urodzenia i zawsze ciężko, nic nie ukradłam. Zawsze się przyjaźniłam ze światem, jestem aktorką nie tylko polską, bo zagrałam bardzo wiele w Europie. Mam medal Człowieka Wolności. Mam medal Karola Wielkiego za pomoc w zjednoczeniu Europy, jeśli chodzi w dziedzinie kultura. Ja się czuję, jakby ktoś na mnie srał po prostu cały czas. To jest coś okropnego. Jarosławie, pan jeszcze coś jest winien bratu. Dokąd idziecie z Polską, co się będzie działo? Jeżeli tak dalej będzie, to się będzie źle działo. Też tak się czujecie, jak w Polsce, waszym zdaniem, nie dzieje się najlepiej? Bardzo specyficzne wrażenia pani Janda odnosi w kontekście politycznym. Aktorka skrytykowała także zamykanie się Polski na świat, uznając to za główne nieszczęście. Odniosła się też do fragmentu wiersza Rymkiewicza, mówiącego o spalonym ciele brata, sugerując, że chodzi o katastrofę smoleńską. Wezwała polityków do porozumienia się w tej sprawie, bo obecna sytuacja jest jej zdaniem przerażająca. No i nie żeby coś, ale zdaniem wielu na tych wpływach z zewnątrz wcale nie wychodzimy najlepiej. Pani Janda ma jednak długą historię, w której nigdy nie było jej po drodze z poprzednią partią rządzącą. Pani Krystyna w jednym z wywiadów odniosła się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Stwierdziła, że osoby, które popełniły przestępstwa, powinny zostać z nich rozliczone, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonariuszy państwa, partii czy osoby zarządzające majątkiem narodowym. Janda była przerażona hasłami skandowanymi przez tłum zgromadzony pod aresztami, gdzie przebywali skazani, takimi jak chwała bohaterom. Przyznała, że nie rozumie tej sytuacji i zastanawia się, czy to efekt jej wieku, czy utraty zmysłów. Chwała bohaterom krzyczeli. Po prostu mnie to przeraziło, zmroziło. Ja tego już, znaczy ja po prostu powoli wszystkiego nie rozumiem. I tylko myślę, czy to jest starość, czy to jest naiwność, czy to ja po prostu tracę. Ja nie wiem nawet, nie wiem jak to nazwać. Co sobie myślą ci ludzie? Jak oni myślą? Jaki to jest sposób myślenia? Gdzie jest nie potrafię tego zrozumieć. Gdzie jest koniec? Gdzie są te racje? Gdzie są te argumenty, które ich przekonały? Nie rozumiem tego. Po prostu patrzę jak jakiś inny, w ogóle inny gatunek istnienia. Czym jest, jak to pani nazwała, inny gatunek istnienia? Chodzi o osoby, które zostały ułaskawione, naszych przedstawicieli politycznych, czy osoby, które oddają na nie swój głos. Tak czy inaczej, jest to raczej mało poprawne, by wypowiadać się w podobny sposób, szczególnie z perspektywy osoby wpływowej i znaczącej. Zamiast wykorzystywać swoje wpływy, by próbować załagodzić spór między obywatelami, takie osoby tylko pogarszają sytuację i pogłębiają przepaść dzielącą społeczeństwo, umniejszając dużej jego części. Choć nie jest to zjawisko w żadnym stopniu pozytywne, to nie ma się chyba szczególnie co dziwić, że aktorka zmaga się ze sporą dozą krytyki. Jest to raczej naturalne, że kiedy mówimy o polityce, a szczególnie kiedy nasze opinie w jej zakresie są jednokierunkowe, to spotkamy się z krytyką.
mniej czy też bardziej ofensywną. Wiele będzie zależeć od tego, jak rozpoznawalni jesteśmy i jak daleko sięgają nasze przekonania. Pani Janda pewnie wie, o czym mówię. Mam takiego pana, którego zatrudniam, który likwiduje co rano hejty. Jezus Maria, to on pracuje 24 godziny na dobę pewnie u pani. Nie, tylko rano, te co są po południu. To jest... Poranne hejty. Ale jakie są hejty? Jak można panią hejtować? Że co, że pani... Ty jest komunistyczna k***wo, spierdalaj z tego kraju. Według doniesień z mediów Kuba Wojewódzki podczas rozmowy skupiał się głównie na narzekaniu na partię rządzącą, próbując wciągnąć aktorkę w dyskusję na tematy polityczne. Janda jednak nie chciała dostosować się do tej narracji, podkreślając, że nie boi się krytyki, gdyż nikogo nie zabiła, nie okradła ani nie zdefraudowała pieniędzy. Uważa, że obywatelskim obowiązkiem jest reagowanie i wyrażanie sprzeciwu wobec działań, z którymi się nie zgadza. Z jej poglądami możemy się zgadzać bądź też nie, ale w czym możemy się zgodzić wspólnie? To chyba fakt, że udało jej się tym żartem wyjść z sytuacji z twarzą. Opowiadając się za tematami politycznymi, pewnie jest świadoma tego, że spotka ją za to także krytyka. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o pani Jandzie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!